Cześć, witam w cotygodniowym cyklu dla rodziców Czas na nastolatki. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o maturze, maturzystach i o tym, jak wspierać swojego maturzystę. Bądź ze mną. A czy już subskrybowałeś mój kanał? Jeśli jeszcze nie, to zrób to koniecznie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z każdym odcinkiem. Nie zapomnij też, że znajdziesz mnie i na Facebooku oraz na Instagramie. A teraz do roboty. Poznaj 8 sposobów, jak wspierać nastolatka podczas egzaminu. Zapraszam serdecznie. Egzaminy to czas wielkiego stresu. Warto więc zastanowić się, jak pomóc maturzystom czy też ósmoklasistom znieść ten trudny okres. Sama świadomość, że mogą liczyć na ich rodziców, ich troskę, akceptację i radę w zmaganiu ze stresem może okazać się kluczowa. I tu jest Twoja rola, rodzicu. Zarówno przed egzaminem, jak i po zakończeniu poziom stresu maturzysty sięga zenitu. Jak w takim razie pomóc przed egzaminem? Dobry rodzic po pierwsze wspiera. W okresie nadmiaru stresu najważniejsze dla maturzysty jest przekonanie, że bliska mu osoba wierzy w jego sukces i niezależnie od wyniku egzaminu będzie dla niego przyjacielem. Po drugie, dobry rodzic pomaga. Zaoferowana pomoc niekoniecznie musi polegać na wspólnym uczeniu się, bo może czasem poproszą nas o jakieś powtórki wspólne. Natomiast dobrym gestem może być zrobienie kanapek, poczęstowanie czymś słodkim, jak wpadną koledzy, aby się pouczyć, podwieźć na korki przed ustnym, czy zapłacić za dodatkową lekcję w ostatniej chwili. Pomoc jest potrzebna, żeby nastolatek wiedział, że ma w nas wsparcie. Po trzecie, dobry rodzic dzieli się doświadczeniami. Czasem pomaga, żebyś opowiedział o swoich egzaminach i Twoich podobnych sposobach pokonywania stresu. To może pokazać studentowi, że problem nie jest aż tak straszny, na jakiego wygląda. A tak przy okazji, pamiętasz swoją maturę? Byłeś zestresowany? Jeśli tak, napisz koniecznie w komentarzu, jak wyglądała Twoja matura i jakie Ty miałeś z nią problemy. Po czwarte, dobry rodzic przypomina mocne strony. Przypomina mi się tu ostatnia dyskusja z jednym z moich maturzystów, kiedy czekaliśmy na samochód. Stoi i mówi do mnie: wie pani, bardzo się stresuję, a wiem, że jest to naprawdę bardzo dobry uczeń. Ja mówię, a czego najbardziej się boisz? Matematyki. Ja mówię, ale czy nie jesteś na matfizie? No tak, jestem. A czy to nie ty brałeś udział we wszystkich konkursach matematycznych i je wygrywałeś? No tak. No dobrze, a to nie tobie dali nagrodę dla najlepszego ucznia szkoły? Zgadza się. Ja mówię, w takim razie skop dupę tej maturze i pokaż, kto tutaj rządzi. W związku z tym dobry rodzic przypomina mocne strony. Okres przygotowania do egzaminu to także czas rozterek. Młodego człowieka nachodzą wątpliwości, czy sobie poradzi. Przypomnij swojemu synowi czy swojej córce drobne sukcesy, które osiągnął. Zwróć uwagę na mocne strony, bo może mieć to zbawienny skutek. A przecież każdy z nas ma mocne strony. Odnieś się do jego przeżyć. Może to pomóc mu wzmocnić wiarę we własne możliwości i może go podnieść na duchu. Po piąte, dobry rodzic proponuje plan B. Stres egzaminacyjny stwarza wrażenie walki o przetrwanie. Większość osób woli mieć poczucie, że ma wybór, a ich życie nie zależy od jednego egzaminu. Warto podjąć ten tok myślenia, a dziecku łatwiej będzie traktować sytuację stresową jak wyzwania, nie skazanie. Więc jeśli nie powiedzie mu się, dobrze by było pomyśleć sobie, jaki jest plan B. Szósta rada. Dobry rodzic nie przenosi własnych aspiracji na dziecko. Nie ma nic gorszego niż spełnianie oczekiwań swoich rodziców. Ja nigdy nie zapomnę uczennicy, która przez 4 lata była na biochemii, a mama marzyła, żeby była lekarzem, a ona kochała grę na pianinie. W klasie maturalnej, kiedy zapytałam, co ona naprawdę chciałaby robić w życiu, powiedziała, chciałaby być dyrygentem. I nie uwierzycie, w ostatnim miesiącu przed maturą podjęła decyzję, że nie idzie na medycynę, pomimo tego, że 4 lata wkuwała biologię i chemię. Dlaczego? Bo to jest jej życie, jej wybór. Poszła do szkoły muzycznej, jest obecnie dyrygentem i jest przeszczęśliwa. Bo co jest ważniejszego dla nas, dla rodziców, niż szczęśliwe dziecko? Kolejna dobra rada to: dobry rodzic nie straszy egzaminem ani jego konsekwencjami. Twoje dziecko zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, więc wzmacnianie w nim lęku z pewnością nie pomoże w skutecznym uczeniu się. I w końcu ostatni punkt, 8. Dobry rodzic nie porównuje. Nie ma lepszego sposobu na zniechęcenie do nauki niż porównywanie innych osób, które mają lepsze wyniki w nauce. No dobrze, jutro jest matura, dzień egzaminu. Co ty jako rodzic możesz zrobić?
Mózg to urządzenie, które potrzebuje paliwa. Zadbaj o to, żeby przed wyjściem z domu twój nastolatek zjadł śniadanie. To podstawa. Każdy z nas ma prawo do tego, by zestresować się i to właśnie najbliższe otoczenie powinno nas uspokoić. Nawet osoby o najtwardszych charakterach w momencie zdawania testów mogą wpaść w panikę. Aby zatrzymać spiralę obaw, zapewnij swoje dziecko, że uczyło się wystarczająco długo, by teraz zdać egzamin. Ten rok był naprawdę wyjątkowy i ciężki, więc twoje wsparcie jest nieodzowne. Minuty przed egzaminem powinny być czasem skupienia. Postaraj się też nie pokłócić tuż przed egzaminem o jakąś bzdurę, na przykład nieuczesane włosy. To jego egzamin. Jak będzie wyglądał, tak będzie wyglądał. No dobrze. I ostatnia rzecz. Stresujący czas po egzaminie. No tak, najgorsze minęło, egzamin już jest napisany, a telefon nie dzwoni. Nie gorączkuj się. Daj dziecku trochę czasu na ochłonięcie i poczekaj, aż samo zadzwoni. Być może w ferworze emocji ostatnią rzeczą, jaką myśli, to telefon do rodzica. A jeśli już zadzwoni, to nie zadawaj za dużo pytań. Nie martw się też, jeśli po egzaminie udzieli krótkich takich informacji i wybierze towarzystwo rówieśników, bo widocznie tam łatwiej będzie mu odreagować stres. Minie jakiś czas, zanim ochłonie, wtedy warto docenić jego wysiłek, szczególnie jeśli ma wątpliwości co do wyniku egzaminu. Pamiętaj, że ważny jest dystans do całej sytuacji i postawa wspierająca, szczególnie jak pojawią się wyniki testów w internecie następnego dnia. Zacznie analizować swoje zadania, ile miał punktów, co mu poszło tak, a co poszło nie tak. I na koniec, a jak się nie uda? Tak się może zdarzyć. To się nie uda. On pierwszy, nie ostatni. Czasem może mu zabraknąć kilku procent, na przykład z chemii, aby dostać się na wymarzoną medycynę. Ale to nie koniec świata. Może sobie zrobić gap year, czyli rok przerwy, przygotować się na spokojnie z tego jednego przedmiotu, znaleźć dorywczą pracę, może wykorzysta ten rok na jakiś kurs, aby podnieść swoje umiejętności, na przykład kurs języka angielskiego lub programowania. To wcale nie musi być stracony rok, jeśli pomożesz mu zmienić jego nastawienie. Przez lata jako nauczyciel obserwowałam wiele takich przykładów. Najgorsze, co można zrobić, to na siłę pójść na studia, z których jesteś w ogóle niezainteresowany. Miałam też taką uczennicę, która na przykład przez 4 lata była na biochemii, uczyła się na medycynę, nie dostała się i poszła na nauczanie wczesnoszkolne. Poważnie? Nauczanie wczesnoszkolne po 4 latach wyrzeczeń? Przecież biochem to nie profil, to inny styl życia. A w związku z tym wspieraj swoje dziecko, że jeśli decyduje się na to, żeby być, nie wiem, astronautą, pójść na politechnikę, być lekarzem, to niech spełnia swoje marzenia. Nawet gdyby miało to się odbyć w czasie o 1 rok. A ten rok naprawdę można wykorzystać. W tamtym roku miałam uczennicę, która nie dostała się na architekturę. Rok czasu, zrobiła sobie gap year, zrobiła sobie kursy, jeździła na kursy rysunku do dużego miasta i udało jej się z powodzeniem dostać na studia, które będą sprawiały jej przyjemność. No dobrze, na koniec chciałabym oczywiście życzyć wszystkim maturzystom połamania długopisów, żeby się nie stresowali i pomimo tego, że wiadomo, jest to ich egzamin, ja wiem, że na pewno będziecie siedzieli ze ściśniętym żołądkiem do samego końca, ale najważniejsze jest, żebyście po prostu byli. Powodzenia!